Obecnie mamy dużą modę na dietę bezglutenową. Wiele osób przechodzi na tą dietę, twierdząc, że taka dieta ich odchudzi, że będą czuli się lepiej i że jest to panaceum na wszelkiego rodzaju ich dolegliwości. Natomiast prawda wygląda trochę inaczej, dlatego że często przechodząc na taką dietę, osoby rezygnują całkowicie z produktów zbożowych, skupiając się wyłącznie na gotowych produktach bezglutenowych, nie czytają składu tych produktów, wychodząc z założenia, że z natury taki produkt, jeżeli jest bezglutenowy, to musi być zdrowy. Więc może spojrzymy troszkę na te produkty i zastanówmy się, czy w rzeczywistości tak jest. Pierwszy produkt, na który należy zwrócić uwagę, to jest mąka. Zazwyczaj wyklucza się wszystkie mąki z jadłospisu, bo wiadomo, że produkty zbożowe zawierają gluten. Nie wszystkie produkty zbożowe zawierają gluten, tylko pszenica, jęczmień i żyto oraz produkty z nich wykonane będą to produkty glutenowe. Wszystkie inne produkty zbożowe, czyli na przykład mąka gryczana czy mąka owsiana bezglutenowa, dlatego że owies może być zafałszowany glutenem, takiego glutenu zawierać nie będą. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę taki miks mąk, taką tak naprawdę mąkę uniwersalną bezglutenową, to możemy zobaczyć, że taka mąka to nie jest zwykła mąka. Taka mąka w swoim składzie zawiera różne dodatki, które muszą zrekompensować ubytek glutenu. Dlatego, że gluten ma właściwości ciągnące, dlatego, że gluten ma właściwości, nadaje sprężystość produktom i potrawom, w których się znajduje. I na przykład producent często do takiej mąki dodaje substancje zagęszczające, jak gumę guar, dodaje substancje spulchniające, jak wodorowęglany, jest to również regulator kwasowości, glukoza. Czyli widzimy, że taka mąka nie składa się tylko chociażby z mąki kukurydzianej czy skrobi pszennej bezglutenowej, ale również z wielu różnych innych składników i dodatków do żywności. Chleb jest kolejnym takim produktem, który w diecie bezglutenowej jest wykluczany albo zastępowany właśnie chlebem bezglutenowym. Ale spójrzmy sobie na skład takiego chleba bezglutenowego. To nie tylko oczywiście woda czy skrobia kukurydziana, ale również oczywiście substancje zagęszczające jak guma guar, guma ksantanowa, błonnik roślinny, mączka słonecznikowa, aromaty, emulgatory, diglicerydy. Czyli też widzimy, że producent, który chce stworzyć taki chleb, zastępuje gluten różnymi innymi składnikami. Może zamiast też kupować takie gotowe produkty, warto byłoby zrobić chleb samemu, chociażby z mąki owsianej bezglutenowej, z dodatkiem mąki gryczanej albo z samej gryki, który również byłby bardzo dobry. I oczywiście ostatnia rzecz to ciastka. Ciastka w diecie nie są zalecane i tak naprawdę nie powinny występować codziennie, ale od czasu do czasu, jak mamy ochotę na coś słodkiego, to wtedy możemy sobie na nie pozwolić. W diecie bezglutenowej jest bardzo wiele produktów słodkich, bardzo wiele ciastek bezglutenowych o bardzo różnym składzie. Natomiast oczywiście można wybrać takie ciastka, które mają dosyć dobry skład. I tak jak tutaj mamy ciastka owsiane, gdzie poza płatkami owsianymi mamy jajo, cukier, olej rzepakowy, masło, wiórki kokosowe, mąkę kukurydzianą, mąkę ryżową. Czyli też widzimy, że jednak da się zrobić dobry produkt bezglutenowy bez różnych innych dodatków. Jeżeli ktoś chce przejść na dietę bezglutenową, to przede wszystkim powinien czytać etykiety produktów, które wybiera. Skupić się na produktach naturalnie bezglutenowych. Jest ogromny wybór mąk bezglutenowych, typu mąka gryczana, mąka owsiana bezglutenowa, mąka grochowa, mąka tef, z których można przygotować bardzo dobre produkty. Raczej nie wybierać mieszanek mąk, które są dostępne w sklepach, dlatego że one w większości zawierają różne dodatki do żywności, które naturalnie w mąkach nie występują. Chleb również można wybrać taki, który jest zdrowszy, a także można chleb wykonać samemu. Dlatego zachęcam do czytania etykiet i wybierania takich produktów, które są najbardziej naturalne.